Sharp Splitter to urządzenie, które jest najwyższym urządzeniem w całym kompleksie Polimery Police. Jednocześnie jest to kluczowy aparat dla instalacji PDH. Zadaniem PP Splittera jest rozdzielenie propylenu i nieprzereagowanego propanu, mieszaniny propan-propylen, która trafia na to urządzenie. Dzięki temu urządzeniu można wytworzyć propylen o czystości 99,6%. Ten propylen będzie wówczas mógł być wykorzystany do produkcji polipropylenu najwyższej jakości. Temperatury obu substancji, propan, propylen, temperatury wrzenia są zbliżone do siebie, w związku z tym, żeby najefektywniej prowadzić ten proces, w tym urządzeniu zabudowane będą dodatkowo duże ilości półek rektyfikacyjnych umożliwiających najefektywniejszą realizację tego procesu. Konstrukcja stalowa splittera została wykonana przez firmę Furui Heavy Equipment i przypłynęła do portu w Policach z Chin już w ubiegłą niedzielę, 14 lutego. Z uwagi na wielkość urządzenia, wysokość 96 metrów, średnica 7,5 metra i wagę około 890 ton, przygotowanie do realizacji transportu trwały wiele miesięcy i wymagały współpracy wielu stron. W trakcie przygotowań do rozpoczęcia operacji konieczne było wyznaczenie bezpiecznej trasy transportu i odpowiednie przygotowanie dróg dojazdowych. Za transport samej kolumny z portu na plac budowy oraz operacje posadowienia kolumny odpowiedzialne są firmy De Ugro i Mammut.